Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Czołem, specjalnie dla weszło.com wbijamy 3 bile na raz, to znaczy chciałbym wbić różowa do środka, czarna do tamtego rogu, a biała wbija bile zieloną. Uwaga! No wiosłuj, wiosłuj. Jeszcze zielona. I to specjalnie dla Was. Oglądajcie. Ważnym elementem przy każdym uderzeniu jest to, aby znaleźć linię strzału. Jak będziecie próbować gier bilardowych, ważnym elementem jest to, aby stanąć na wprost do uderzenia, zagrać w środek białej bili, wyprowadzić odpowiednio kij w środek białej i delikatnie bilę zagrywaną posłać do tej kieszeni. Ale gdybyście chcieli kiedyś wykonać trickshota, bardzo prostego, zagrywając w dolną część białej, można wykonać i wbić, spróbuję wbić 6 bili za jednym uderzeniem. Jak to robimy? Zagrywamy w dolną część białej, uwaga, 1, 2, 3, pauza, strzał. I tak wpada 6 bil za jednym uderzeniem. Zadajecie mi pytania, jak nadać bili rotację. I czy można zrobić tak, żeby wbić bilę, żeby ona się wycofała i poleciała z powrotem do przodu. Można to zrobić. Pokażę Wam podstawowe zagranie, jak biała bila się zachowuje w momencie uderzenia, czyli wbijamy bilę czerwoną. Biała naturalnie odbija się i cofa się z powrotem. Natomiast ja bym chciał Państwu pokazać takie zagranie, żeby biała bila wbiła bilę czerwoną zagrywaną, poleciała do tyłu i poleciała do przodu. Taki mój cel tego zagrania jest. Spróbujmy. I mamy uzyskaną rotację. Kiedy możemy to uzyskać? Możemy to uzyskać zagrywając bardzo wysoko na białej bili i luźno, z dużym impetem, wyprowadzając z kija, nadajemy bili bardzo mocnej, postępowej górnej rotacji. I uzyskujemy takie zagranie. Jak zrobić, żeby wbić bilę niebieską? No nie mogę wbić bezpośrednio, ponieważ stoi mi na drodze bila czerwona. Co robię? Zagrywam tak zwanego maseja. Problem z głowy. Tu mamy taką historię, że bardzo często zdarza się, że jest decider. Co to znaczy? Mamy 3-3 stan meczu. Zawodnik bił bilę różową, potrzebuje na wygranie meczu na 4-3 wbić bilę czarną i co się okazało, nie idzie bezpośrednio. A więc na początku Niczka Akademia Snookera będzie miała na celu kształcić, ale też uczyć geometrii młodych ludzi. Uwaga, zagrywamy. Szukamy miejsca, gdzie by zagrać na 3 bandy i wbić bilę czarną. 1, 2, 3. 4. I tym sposobem wygrywamy bardzo ważny turniej 4-3, a nasz przeciwnik pakuje się, jedzie do domu. A dziecko jest szczęśliwe i rodzic, bo uczy się strategicznego myślenia i szukania kątów, gdzie zagrać i nie trzeba na geometrię chodzić. I to jest piękne. Moi drodzy, zwróćcie uwagę nie tylko na wbicie bili czarnej, ale na białą bilę, co zrobi biała bila po odbiciu z bandą. Takie rzeczy tylko na weszło.com. Za sportowe emocje przy programie dziękuję jego sponsor Orlen.